Oho, słonko zachodzi, pora już iść spać, ale ja nie idę spać. Zobaczycie, gdzie ja teraz idę. Wieczorkiem fajnie wskoczyć gdzieś. Wskoczymy do basenu, będziemy się kąpać. Woohoo! Ale będzie kozacko, bo jest taka piękna pogoda dzisiaj. Ani nie pada, tylko robi się ciemno. Niestety już jest późno i trzeba iść spać, ale ja nie idę, bo wskakuję do basenu, do mojego ba... co? Ej, co jest gane? Mój basen? O nie, fuj! Ej, kto tu wylał coś brązowego? Mój basen tak nie wygląda. Mój basen jest normalny, niebieski, woda, a tu ktoś... Fuj, ślady są jakieś. Ktoś tutaj był. No nie, ktoś mnie sprankował, ktoś mi zrobił żarta. Ja chciałem iść teraz do basenu wskoczyć, bo mamy taką pogodę, no robi się ciemno, co prawda, ale zobaczcie, to słoneczko już zachodzi i oni mi zrobili jeszcze przed spaniem takie coś. Ktoś tu nadeptał śladami, zobaczcie, ktoś to zrobił, ale nie wiem kto. Tych śladów nie poznaję i teraz mamy brudny basen. Fuj, jak ja mam do takiego czegoś wskoczyć? Nie no, masakra, ale się wkurzyłem. To pewnie Alek, albo Sebek, albo Patty. To pewnie moi przyjaciele, którzy tutaj mieszkają, bo patrzcie, tu jest dom Patty, tam jest Sebek, a tam jest Alek. Wkurzyli mnie, wiecie co? Wkurzyłem się, bo chciałem iść się wykąpać, a oni mi zabrudzili basen. Zemszczę się na nich. Co ja mam sobie wybrać? Może bluzy? Może koszulki? Może... Ej, zaraz, co się dzieje z monitorem? Wow, ciągnęło mnie! Czy ja jestem w monitorze? Nowa kolekcja? Zdjęcie z autografem? Ze setkiem? Co on pokazał twarz do każdego zamówienia? Halo, pukam do was, słyszycie? Wow, jestem w sklepie Smajsu, ile tu rzeczy, bluzy, koszulki, naklejki, skarpetki, czapki, poduszki, kubki. Wszystkie te rzeczy znajdziecie na sklepie smajsu.pl wraz ze zdjęciem Sebka i jego odkrytą twarzą oraz jego autografem i autografem Smajsloa. Wbijajcie na sklep Smajslu Team! Mam pewien jeden pomysł, co bym mógł im zrobić. Ej, skoro oni prawdopodobnie poszli spać, bo robi się późno, robi się noc, no to wiecie co? Pójdę do nich i się zakradnę. Zakradnę się do Alka, do Patty i Sebka i coś im zrobię. A zobaczycie co? Oglądajcie z mojego końca i kliknijcie łapeczkę w górę, a ja otworzę tą skrzynkę, wy otworzycie łapeczkę, pamiętajcie o peczce i też pamiętajcie o subskrypcji. Akurat, o, ze zdjęciem i za skarpetką wyciągnąłem. Jest fajne też zdjęcie na subskrypcji, pamiętajcie, klikajcie teraz. Subskrypcja daje mi siłę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pamiętajcie o tym i też o skarpetce mojej. Fajne rzeczy mam na sklepie. Rodzina już czeka na was, na smajsu.pl. I też fajne kubki. Zobaczcie, elegancki, piękny, aż się błyszczy. W środku jest pomarańczowy, jak mój kolor dosłownie. Ale też mam inne kolory. Mam też niebieski, mam biały, mam czarny. Tutaj różne rzeczy, zobaczcie, widzicie. Więc kolory się znajdą, kto co lubi. Klikamy, uwaga, bum. I teraz patrzcie na to. Mamy tutaj kabelek. Mamy kabelek niebieski. I wiecie co? Ja się podłączę do ich głowy. Będę miał nad nimi sterowanie, mając coś takiego, patrzcie na to, ale to jest kozackie. Teraz musimy się do nich zakradnąć do domu. Chodźmy najpierw może do Sebka. Chodźmy pierwsze do Sebka i tam się do niego zakradniemy. A później do Alka i Patty. Mamy, zobaczycie, jaki fajny mój pomysł będzie, może się uda. Drzwi są zamknięte, dobra, to my se otworzymy. Robi się ciemno, słonko zachodzi, więc oni pewnie poszli spać. Otwieramy. Sebek, jesteś tu? Sebek. Okej, nie ma Sebka. Dobra, elegancko. Zamknijmy sobie drzwi. Dobra, wchodzimy i teraz zobaczmy, gdzie jest Sebek. Czekaj, tutaj go nie ma, tu nie ma. Może poszedł spać i o to mi właśnie chodzi, żeby on spał. Idziemy do góry. Ostrożnie, po cichu skradamy się, żeby... O, jest, jest, jest. Śpi sobie, patrzcie. Sebek sobie smacznie chrapie, słyszycie? Ale chrapie Sebek. Jak fajnie śpi, jakiś łodziak. Zasnął sobie. Haha, to dobrze się składa, bo ja nie śpię. Zrobimy mu coś. A co jakbym wszedł do jego głowy? Ej, żebym kabelkami się podłączył pod jego głowę, patrzcie, pod jego głowę, żeby się połączyć i będę nad nim miał sterowanie i ja zrobię pranka na nim, taka moja zemsta fajna. Dobra, no to podejdźmy do Sebka i podłączamy się w głowę, uwaga, uwaga, czekaj, podejdźmy, on sobie fajnie, smacznie śpi i teraz podłączymy mu te kabelki do głowy, uwaga, klikam, raz, dwa, widzicie, normalnie kabelkami możemy się włączyć w jego głowę i wtedy powinien przejąć kontrolę nad nim. Patrzcie, podłączamy, drugi raz pykamy, trzeci, czwarty, piąty, a on sobie smacznie śpi, nic nie podejrzewa, a ja tu stoję, patrzcie, z kabelkami. Z kabelkami normalnie, którymi chce się wpiąć w głowę jego. 3, 2, 1 i klikamy! Jestem! Ej, udało się! Zobaczcie, to ja teraz głową podnoszam Sebka, widzicie to? Jestem jako on, dosłownie w środku! W jego głowie połączyłem się i jestem! Patrzcie na to, jestem tam po lewej! Czekaj, wam pokażę kamerkę, aż przesunę. Normalnie jestem tutaj, widzicie, w rogu? Jestem w jego głowie! I mogę teraz nad nim sterować.
Ej, to będzie kozackie. Teraz czekajcie, spróbujmy wstać jego postacią. Sebek sobie śpi i o niczym nie wie dosłownie, więc spróbujmy teraz wstać. Uwaga, uwaga, teraz... O, ruszam się normalnie na łóżku, patrzcie. Normalnie mogę chodzić jego postacią, a on sobie dalej śpi. Czekajcie, on dalej śpi i o niczym nie wie. To jest kozackie. Spróbujmy wstać, uwaga. Próbuję wstać, ale czekaj. Trzeba jakoś sterowanie, jakiś kabelek trzeba kliknąć, ale nie wiem jaki. Czekaj, bo i normalnie tam jestem. O, patrz, teraz zobaczcie, jestem w głowie. Kabelkami się wpiąłem i normalnie wszedłem dzięki tym kabelkom. Teraz spróbujmy jakoś wstać, bo nie wiem jak to zrobić, czekaj. No jest tam, udało się. Jestem, mam sterowanie, chodzę nim, ale jazda. Chodzę z Sebkiem, jestem w jego głowie i normalnie steruję nim za pomocą takich, widzicie tam, takich kabelków, takie dźwignie jakby, które są podłączone w jego głowie i normalnie chodzę z Sebkiem. On sobie dalej normalnie śpi. Patrzcie, jego twarz jest, jakby dalej sobie spał. O, tutaj. Pokażę wam tutaj rękoma. Widzicie? On sobie normalnie dalej śpi. Chrapie sobie, a my nim sterujemy, gdy on śpi. No, teraz możemy zrobić dosłownie wszystko. Weźmy teraz, zróbmy jemu pranka. Co on mi zrobił, albo Alek, albo Patty? Co byśmy mogli tu zrobić? Może teraz dajmy tutaj może coś z komputerem. A tu ręka mi się w ogóle moje wyświetla. No, weźmy tutaj komputer mu zmienić. A czekajcie, pójdę po swoje rzeczy. Pójdźmy do mojego domu szybko, pobiegnijmy i przynieśmy różne rzeczy. Patrzcie, chodzę Sebkiem, jak nim steruję XD. Czekaj, jak otworzyłem? O, dobra, otworzyłem, dobra, dało radę. Muszę, jak wiecie, dobrze kliknąć. Idziemy teraz do domu mojego. A patrzcie, jest noc, musimy się sprężać, bo oni mogą się obudzić, ale jest noc, więc śpią. Na szybko biegniemy do mojego domu. Szybko, jak tu biegnę, czekaj, bo jak biegnę tyłem jakby. O, teraz biegnę przodem, dobra. Biegniemy, jak ja steruję. Wiecie, trochę dziwnie biegnę, ale to nic nie szkodzi. A teraz wchodzimy, tu mam różne skrzynki, a w tych skrzynkach różne rzeczy. I weźmy teraz, zróbmy im pranki. Jak oni mi zrobili pranka właśnie z tą wodą brudną, to ja zrobię, patrzcie, bierzemy wszystko do ekwipunku i tutaj im zrobimy, oj, nieźle będzie, naprawdę mega mocne to będzie. Nadajmy teraz tutaj, tak, okej. Różne rzeczy wziąłem do środka, te kabelki muszą zostać, więc je zostawimy. Czekaj, co bym tutaj nie potrzebował? Piasku, tyle nie bym nie potrzebował, dobra. To bym potrzebował, to możemy sobie zabrać tutaj, okej. No, wziąłem różne rzeczy, mam różne rzeczy, patrzcie, w ekwipunku, mnóstwo tego zabrałem. I teraz idziemy, te kabelki dalej są podłączone, dobra. A teraz weźmy, chodźmy do jego domku, szybko biegniemy Sebkiem z powrotem i zróbmy mu różne pranki teraz w jego domku. Ale fajnie to wygląda, nie? Teraz wiecie, on nie może się wybudzić jakby. Patty jest u siebie też chyba może. Dobra, idziemy. Szybko zamykamy drzwi, żeby nikt nie widział. Szybko, pyk, okej. I teraz robimy mu pranka. Dobra, co byśmy mogli mu zrobić? Ja mam tyle różnych rzeczy. Chodźmy do tam, gdzie on śpi, do jego pokoju. Tutaj szybciutko. Musimy się pospieszyć, bo noc nie trwa wiecznie. Jak będzie dzień, to oni się obudzą po prostu. Dobra, on tu ma łóżko. Wiecie co? Weźmy mu przed łóżkiem, dajmy kolce. Jo, on normalnie w łóżku jak wyjdzie, albo nie, przed stopy, czekaj, przed stopy dajmy. Kilofa nie mam, o kurde, kilofa muszę, dobra, dajmy to wokół łóżka kolce po prostu. Dobra, elegancko. Dajmy mu kosz na śmietnik, kosz koło łóżka, patrzcie, o fuj, to będzie mu śmierdziało. Śmieci koło łóżka, bo kosz na śmietnik. Dobra, teraz dajmy coś innego jeszcze. Weźmy mu, podmienimy komputer. On ma swój komputer, patrzcie, ten komputer kosztował z 10 tysięcy, monitory to jest drogie, nie? I patrzcie, rozwalimy mu ten komputer, zabierzemy, rozwalimy mu to, patrzcie, zabierzemy, to też mu rozwalimy i zamieniamy, patrzcie na to. Postawię mu teraz taki komputerek. To będzie dobre. Patrzcie to, uwaga. Bo! Nie, jakie stare. Stare za 5 zł. Jak on to się zobaczy, to on się wkurzy. Jak na takim czymś grać? Przecież to nawet nie, no masakra, tragedia. No lat zrobiłem mu. Ja to będzie, patrzcie, a to ja robię Sebkiem w ogóle. Ej, mu przecieka coś. Wow, przecieka mu normalnie u góry basen. Okej, jestem normalnie teraz w jego łazience. Co byśmy mogli zrobić w łazience? Zastanówmy się, może coś pobrudzić. Zielone, patrzcie. O, fu, wyciek z toalety, zielone, z tego, z prysznica. Ale będzie smród i fuj, coś zielone, dobra. Co jeszcze możemy tutaj, pajęczynę dajmy jakąś wielką, pajęczyna, pająk tutaj mu weszedł, patrzcie, pajęczyna, w łazience, ale masakra, on się wkurzy. Zamykamy drzwi, dobra, co jeszcze? On, patrzcie, ja chodzę, nim steruję, to tak naprawdę to robi Sebek jakby, nie? Bo ja nim steruję.
I robię jego postacią XD. Bo patrzcie, ja będę robił cały czas to postacią jego. A co jeszcze możemy? Tu mamy różne rzeczy. Może trawę, on wpadnie do trawy, może przyszykujemy. Czy on ma jakieś kwiaty fajne? Ma jakiegoś kwiatka, ale nie, on tak o kwiaty nie dba. No chodźmy sobie tutaj, teraz patrzcie, idę jego postacią normalnie, nie? Co by tu zrobić? Tu ma jakieś balony, tu, o! Tutaj w grzeniczku mój ten ogień, patrzcie, ulala, jak se fajnie podpalił na tego, na noc dał sobie, na zimno. Dobra, no to weźmy w takim razie to mu morze, zalejmy też zielone. O fu, czekaj. Muszę to zrobić jakoś. O fu, leci to! Na grzejnik ten. Na piecyk. Dobra, dajmy z tej strony. O, tutaj też sobie podpalił. A na razie to zostawmy. Pajęczynę możemy jeszcze mu dać kolejną tutaj. Pajęczynę. O, pajęczyna w kuchni. Przy jedzeniu. On się wkurzy. A zróbmy teraz jakąś pułapkę, zasadzkę jeszcze. Jak on będzie wychodził, tu ma trawę. Patrzcie, tu ma trawę. Albo zróbmy to tutaj może. Tylko muszę iść po szybko po materiały. Czekajcie. Muszę pójść po kilofa i łopatę. I weźmy sobie teraz, wykopmy dziurę tutaj łopatą. Patrzcie, kopiemy. Dobra, zrobimy mu teraz taką dziurę. Specjalnie taką dziurę mu zrobię. I on do niej wpadnie. Patrzcie, normalnie sepkiem teraz robię. O, tam jest jego piwnica nawet. Jaką ma piwnicę. No, ale do piwnicy nie chcę iść, czekaj. Do piwnicy bym nie chciał. Dobra, tutaj jeszcze się przekopię. Tutaj po to postawię. Dobra, jaka piwnica, ulala. Dobra, ale ja do piwnicy nie chcę iść. Do piwnicy nie chcę iść, więc tutaj zrobimy sobie taką dziurę. Dobra, gdzieś tyle wystarczy. On do niej po prostu wpadnie. Elegancko. A tutaj damy, czekaj, muszę teraz stąd wyjść, a tutaj damy kolce, albo nie, damy coś takiego, że on wpadnie może do wody i ta woda będzie go biła, patrzcie. O, to będzie dobre. Czekaj, wyleję wodę. Ona tak bije, ona wpadnie do wody i będzie cały mokry. Dobra, kozak, czekaj, muszę wyjść. Dobra, muszę wyjść, dobra, i teraz zasiejmy normalną trawę. Mam taką sztuczną trawę, patrzcie na to. To jest sztuczna trawa, gdzie nic nie widać, patrzcie, o. Daję taką sztuczną trawę teraz, pyk, pyk, pyk. O, elegancko, zamykamy drzwi. Dobra, i o, jak on tutaj wejdzie, to wpadnie, patrzcie. Puuuj, wpadł, o, wow, jak widzicie, działa to. Dobra, i teraz dajemy sobie tutaj ziemię, żeby on nic nie podejrzewał. Elegancko i dajmy sobie trawę. Jak on się obudzi, to dosłownie wpadnie. Patrzcie, teraz nim steruje i tak naprawdę to on kładzie sam sobie. Nadajemy teraz przed drzwi. Okej, okay. O, teraz, o, czekaj, muszę to rozwalić, bo tam się coś pojawiło, dobra. O, jest i pyk, zamknięte, dobra, on tu wpadnie. Będzie miał niezłego pranka, czekaj, jeszcze to wymieńmy sobie. Dobra, o, elegancko, pięknie jest zabezpieczone. Dobra, chodźmy teraz odłożyć Sepka i idziemy do Pati Alka. Musimy teraz położyć Sepka z powrotem, jakby on normalnie by spał. Chodźmy od tyłu, tutaj jest wejście też od tyłu. Elegancko sobie wejdziemy. Kilka pranków zrobiliśmy. O, jeszcze telewizor mu mogę ukraść. O, telewizor mu wziąłem. Dobra, wziąłem mu jeszcze telewizor. A za telewizor postawię to. To jest jego nowy telewizor. Dobra, to jest dobra. Okej, okay, mamy, idziemy, ja ze śmiechu nie mogę. I teraz weźmy go, połóżmy. Sepka jakby nigdy nic, on sobie dalej śpi, patrzcie, dalej sobie Sebek śpi. Ma tam twarz, zamknięte oczka, a ja steruję w głowie, jestem u niego. Jak sami widzicie, weźmy go teraz, połóżmy. Czekaj, muszę coś kliknąć. Klikamy, żeby on po prostu się położył. O, jest! Dobra, leży, czekajcie, leży, dobra. Teraz muszę tutaj podejść elegancko, żeby jak nigdy nic sobie on sobie fajnie spał. Dobra, tutaj oddajemy go. Pięknie i teraz wychodzimy z głowy. I wyszedłem, dobra, jest, udało się. Dobra, Sebek sobie normalnie śpi, a ja wyszedłem i jestem już sobą. Byłem podłączony kabelkami i zostawiamy go, niech on sobie smacznie śpi, a nad ranem się obudzi. Gdzie będzie widno, to wtedy on wstanie i zobaczymy jego piękną reakcję na to wszystko, na te pranki moje. Otwieramy drzwi, idziemy teraz. Kurde, wpadłem w swoją pułapkę, no nie wiesz, to... Wpadłem własną pułapkę, muszę teraz iść, kurde, ją naprawić. XD. Szybko to naprawię, dobra. Już jestem normalnie sobą, zamykamy drzwi i uciekamy. Dobra, nie ma mnie, szybko w nogi. Ale to była wtopa XD, sam wpadłem w to. Ale to Sebek w to wpadnie i zobaczycie jego reakcję. I teraz podłączmy się do Alka. Jemu kabelkami się podłączymy i nad nim będziemy mieć kontrolę. O nie, zrobiło się już widno. Już jest dzień. Oni nie będą spali, o. Wracamy szybko do mojego domu. To tylko zdążyłem Sepkowi zrobić. A i myślałem, że jeszcze Alkowi zdążę. A to byłoby super zabawne z Alkiem albo Patrycją. Patrycja to by się mega wkurza. Ale dobra, już nie ma czasu. Zrobił się dzień. No po prostu całą noc to robiłem Sepkowi, więc nie zdążyliśmy. Zamykamy drzwi i teraz szybko idziemy do Sepka zobaczyć, jak on się na to wkurzy. Odkładamy swoje stare rzeczy. Odkładamy te rzeczy, które miałem. Bierzemy teraz eliksirki niewidzialności i idziemy zobaczyć Sepka. Znikniemy teraz. Pijemy. Okej, zniknąłem. Nie widać mnie, jak sami widzicie. I teraz chodźmy sobie szybciutko do Sepka i zobaczymy jego reakcję, jak on się na to wszystko wkurzy. A
później możemy zrobić drugi odcinek z Alkiem. Jak tutaj wbijecie pod tym filmem 5000 łapek, no to zrobię taki drugi odcinek z Alkiem, że jemu się podłączam do głowy, a później zrobimy z Patty. Co wy na to? Kliknijcie łapeczkę w górę, jak jesteście chętni, i napiszcie w komentarzach, rób drugi odcinek, albo zrób to Alkowi, albo komu innemu miałbym zrobić. Może innemu youtuberowi, albo Patty, albo Livi, albo Alkowi. Napiszcie w komentarzu i zostawcie łapeczkę, a ja sobie zobaczę, ile osób to chce. Szybko biegniemy do Sepka teraz zobaczyć, jak będzie miał reakcję. To będzie mega ciekawe i zabawne. Szybko biegniemy, ale to wszystko miałem nad nim kontrolę i to on niby robił, nie? No idziemy teraz tutaj szybko, biegniemy. Okej, on dalej śpi, patrzcie, ale zrobiło się już... O, budzi się. Ale fajnie się spało. Trzeba wstać i... Wstał, dobra. Ogarnięty w końcu, dobra. Musiał wyjść z tego łóżka, ale muszę się rozciągnąć, no. On się rozciąga, wstaje, patrzcie. O, tak od razu lepiej, dobra. Muszę iść przemyć twarz, dobra, idziemy. Hop. Co jest grane? A co tak śmierdzi w ogóle? Kolce tutaj są? Czy ja dobrze widzę? Co tu kolce robią? A śmierdzi? Śmierdzi? Co mi tu śmierdzi? Nie, patrzcie, ale się wkurza. No to są za kolce? I śmietnik koło mnie? Co? Co jest grane? Co on tu robi? Śmietnik koło mojego łóżka, przecież go tu nie było. Patrz, ale on się wkurza. Śmierdzi mu. Wyrzucić go na śmieci? Co jest grane? Idź mi stąd, śmietniku. Jak on tu przylazł? On nie wie, co się dzieje. A ja tu robiłem, miałem sterowanie, to sam sobie robił mixdę. Patrzcie, no się nie, dożyło. No ktoś chciał, żebym ja się tutaj, nie wiem, z tego łóżka wyszedł i rozwalił przez te kolce. No niepoważny ten ktoś jest, co jest grane, dlaczego mi się takie rzeczy dzieją? Dobra, idę przemyć twarz, może mi się to śni, nie okay, wiem o co tutaj chodzi. Ja tam też zrobiłem pranka. Ajajajaj, dobra, otwórzmy. No, co jest grane, czemu nie chce się to otworzyć, dobra. A to? A co tu, kanaliza pękła? No nie gadaj! Co to za zielone? Nie. Szybko, hydraulik. Ale go nabrałem mega mocno. Ej, sprzątałem tu ostatnio! Jeszcze pajęczyna wielka. Skąd te pajęczyny? Gdzie są pająki? Ej, pająku, wyłaź stąd! No pewnie on tą kanalizę przedziurawił, albo co? On mnie nie widzi, bo jest na niewidzialności, XD. Same złe rzeczy się dzieją normalnie. Ale wkurzony, co? Przez to nie, dobra, przemyć się, tu wodę, więcej wody. Ale wszystko tu śmierdzi, kanaliza wypuściła, no nie, trzeba dzwonić po hydraulika. Dobra, może wiecie co? Idę zobaczyć na internecie. Idzie na internet, on pójdzie na kompa, a komputer, patrzcie. Dobra, siadam. Ej, co jest? Co to za komputer? Przecież ja tu miałem mój nowy komputer! 10 tysięcy za niego dałem, 3 monitory, co to ma być za komputer? Halo, pobudź się, Sebek. Sebek, co się dzieje? Dlaczego ja mam taki starożytny komputer? Co, ja 20 lat się cofnąłem do tyłu, czy o co chodzi? No nie, no przecież ja tu miałem komputer nowy, nowoczesny, z monitorami, a tu jest takie coś, przecież go się odpalić nawet nie da. Kto mi to zrobił? Kto mi go wziął? Ktoś mi go ukradł, czy co? A to ja byłem. I raper, jo. No teraz nawet do hydraulika nie zadzwonię, bo nie zobaczę, to pewnie internetu nie ma. No nie, dobra, wiecie ale co, na robiłem, telewizorze miałem robiłem, internet. Ty. Dobra, na telewizorze miałem internet. Idę na telewizor, tam sobie wykryję numer do hydraulika i będę dzwonił do niego. A panu mam czapkę? W ogóle takie czapki są na moim sklepie, ale my go spankowaliśmy, co? O, mega mocno się wkurza, Sebek. W ogóle takie fajne czapki z minką haftowaną są na moim sklepie, wam pokażę, czekaj. O, minka haftowana jest bardzo trwała, przyszyta elegancko. I takie właśnie są. O, możecie sobie założyć, ochronią was przed słoneczkiem i tak dalej. Wpadajcie, zobaczcie, pierwsza nie ma w opisie. A teraz szybko idziemy, gdzie jest Sebek? Dobra, do telewizora, tu sobie piloci. Ej, pilocik? A gdzie jest mój telewizor? Halo! Gdzie jest mój telewizor? Co? Ale się wkurza, Sebek się mega wkurza. Nie, to jest niemożliwe! Dzwonię na policję! Dzwonię, to nie może być! Tak, komputer mi ukradł i telewizor, co jest grane? A to ja zrobiłem, to ja wszystko tutaj... Taki telewizorek, no nie, no tutaj też nie otworzę internetu, co jest, co się tu stanęło, no? Ale go zrobiłem, ej, patrz, tutaj wyciek ma kolejny. Co? Kuchnia też zalana? Tu też rury pękły, przecież to kanaliza się wylewa, jak to śmierdzi. Ale my zrobiłem pranki. Kogoś do posprzątania tutaj trzeba by było wziąć, nie wiem. Będzie jeszcze dzwonił po policję. Alka? Dobra, wkurzyłem się. Wyciągam telefon i dzwonię na policję. Co to ma znaczyć? Tyle rzeczy, żeby mi komputer zniknął, kanaliza i wszystko. Biorę tutaj, czekajcie, smartfona sobie wyciągnę. O, i zadzwonię. Dzwoni po policję. Halo? Policja? Sebek z tej strony.
Tak, mam duży problem. Wywaliło mi kanalizę, ktoś mi ukradł telewizor i komputer mi ukradli na dodatek i do tego kolce porozkładali koło mojego łóżka, bo chcieli, żebym zginął. Proszę o pomoc, proszę przyjechać. Koło poczty w koło mieszkam, tak dokładnie, zapraszam. A bo to, tutaj będę stał, ile mam jeszcze minut? Trzy minuty, okej, kończy się. Dobra, teraz czekamy, ostatnie to jest tu, jak on tylko wyjdzie z domu. Ej, o może sobie w zasadzie pomyśleć, że wiesz, ktoś to zrobił, nie? On jest mega wkurzony, to wiecie, to... Idziemy poczekać na policję, na dworze, bo ja im powiedziałem numer domu, zapomniałem, dobra. Wychodzi, idzie. Idę tu, trzeba otworzyć, no co jest, otwierajcie się, no... Wrobiłem! Mega mocne to było, widzowie! Jak chcecie drugi taki odcinek z Alkiem, że będę sterował nad Alkiem, a później nad Patrycją, a później jeszcze nad Livią, to napiszcie w komentarzu, łapkujcie łapeczkę w górę jak chcecie i wpadajcie, bo są fajne nowe czapki! I będą jeszcze nowsze! Więc teraz to są z minką haftowaną. Zapraszam, elegancko! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę! Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? Widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.